Jeśli chodzi o moje zachcianki ciążowe, to teraz detektywi, proszę wyciągnąć notesy i pisać, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka. Jeżeli chodzi o słodkie, to nie mam zachcianek na słodkie. Jem tak, jak przed ciążą, czyli raz na tydzień kostkę czekolady, albo kawałek batonika, albo jakieś precelki, albo testuję nowości z SFD, które przychodzą, też słodkie. Jeżeli chodzi o słone, to ja ogólnie wolę, jestem za słonymi rzeczami niż za słodkimi, więc to się nie zmieniło. Teraz miałam zachciankę na pierogi ruskie, więc sobie zrobiłam farsz do pierogów ruskich, czyli pyry, twaróg, z garnka jedzenia. Pyry, twaróg, sól, pieprz oraz cebulka smażona. Smacznego. Jeżeli chodzi o takie dziwne połączenia w ciąży, jakie mam w ciąży, jak to brzmi, nie? Ja jestem w ciąży, ja w ogóle tego nie... Za każdym razem, jak to powiem na głos, to nie wierzę. Więc jeżeli chodzi o takie dziwne połączenia, to na początku, nie wiem, w drugim miesiącu ciąży miałam ochotę odtworzyć wszystkie dania z mojego dzieciństwa, które robiła mi mama, które jadłam jakieś 25 lat temu, które mi smakowały i odtworzyłam chyba z 7 przepisów takich, nawet nie wiedziałam, jak to się robi, a zrobiłam identycznie, jak robiła moja mama, więc tyle. Ja ogólnie zdrowo jadłam, zdrowo jem, tylko teraz więcej warzyw, więcej jakiś jarmuż, szpinak, pestki, orzeszki i tak dalej, więc właśnie tego jem. Wcześniej mi się po prostu nie chciało, a teraz no trzeba, ale ja to lubię, więc skoro tutaj do was luźno mówię, a dawno tego nie robiłam, proszę docenić, to odpowiem jeszcze na pytanie, które jest powielane, na które nie odpowiedziałam wczoraj na Q&A, bo no, było mnóstwo innych pytań, w ogóle było tyle pytań, że masakra. To pytanie brzmi, jak się zaopatruję, co sądzę, jakie mam podejście może do zmiany ciała. I powiem wam tak, że przed ciążą, jak jeszcze nie planowałam ciąży, ale już myślałam o tej ciąży gdzieś tam w głowie, że o, co to będzie, to bardzo mnie to przerażało, bardzo nie chciałam. Też miałam takie głupie podejście, że nie chcę być w ciąży, bo stracę formę, albo rozejdą mi się mięśnie, albo no, już to nie będzie wyglądać jak przed ciążą, gdzieś tam mi się rozejdzie, tu będą... Z rozstępami nigdy nie miałam problemu, bo ja akceptuję i mi się podobają, ale że po prostu to ciało nie będzie jak przed ciążą. Ja nie wiem, co ja miałam w głowie, że ja tak myślałam, nie? Od kiedy mam tego małego człowieczka w brzuchu, to mam w dupie, czy mi się rozejdzie talia, czy mi się rozejdą mięśnie, czy zrobią mi się rozstępy, czy będę mieć obwisłe cycki, czy gdzieś tam przytyję, no już tyję, już kilka kilo przytyłam, chyba z 4, czy moje ciało będzie takie, czy owakie, naprawdę mam to gdzieś i to jest też takie coś, w co ciężko mi uwierzyć, patrząc na moje postrzeganie tej całej ciąży i tego całego ciała, sylwetki przed. Ja chyba jestem jakaś taka... No, mega odpowiedzialna mamusia. Nie, ale mam takie podejście. Mam gdzieś. Tu mi obwiśnie, da się coś wyćwiczyć. Wiadomo, że nie zawsze wraca do formy sprzed ciąży, ale wszystko da się zrobić. Cycki można wymienić, rozstępy. Ja mam dużo rozstępów i na piersiach, i na biodrach, więc nie mam z tym totalnie problemu. Tak samo jeśli chodzi o karmienie piersią, o poród, czy naturalnie, czy cesarka. Wczoraj bardzo dużo dziewczyn pisało, zrób cesarkę, bo przynajmniej wyjdziesz, będziesz świeża, a nie obolała, rozwalona i tak dalej. W dupie to mam. Jeżeli dla dziecka będzie lepsze, żeby wyszło drogami rodnymi, to ja tak zrobię. Absolutnie nie patrzę tutaj na siebie. Tutaj dziecko jest najważniejsze. Strasznie mi się to w głowie zmieniło. Aż nie wierzę, że tak bardzo, że totalnie o 180 stopni, nie? No, do pewnych rzeczy kobieta dorasta. Tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy z Bobaskiem. Malutki taki.